Dzień dobry, nazywam się Dorota Karpowicz, jestem lekarzem dermatologiem współpracującym z Heydoc. Zakażenia grzybicze należą do częstych chorób infekcyjnych skóry. Mogą być wywoływane przez dermatofity, grzyby drożdżopodobne lub pleśniowe. Więcej na temat tej choroby opowiem w dalszej części wideo. Charakterystyczne objawy grzybicy skóry gładkiej to okrągłe lub owalne, czerwone, łuszczące się plamy, występujące pojedynczo lub w skupiskach, wyraźnie odgraniczone od zdrowej skóry. Nasilone zmiany, większe zaczerwienienia i łuszczenie, grudki, pęcherzyki, krostki na obwodzie wykwitu, gdzie grzyb jest najbardziej aktywny, a w części środkowej mają tendencję do ustępowania. Swędzenie o różnym stopniu intensywności. Choroba ma zwykle ostry przebieg, a nasilony stan zapalny, np. występujący nie na obwodzie, a na całej powierzchni zmian, wskazuje, że wywołały ją grzyby pochodzenia zwierzęcego. Diagnostyka grzybic ma kluczowe znaczenie dla końcowego efektu terapeutycznego, czyli na obrazie klinicznym, który może być niewystarczający do postawienia rozpoznania, ale rozstrzyga badanie mikroskopowe, czyli mykologiczne. Większość przypadków grzybicy skóry gładkiej i stóp poddaje się leczeniu miejscowemu. Jedynie przy długotrwałym zakażeniu i znacznie nasilonych objawach wskazana jest terapia ogólna. Grzybica skóry gładkiej z chorobą, przed którą można się ustrzec. Wystarczy przestrzegać podstawowych, choć ważnych zasad. Zawsze używaj własnego ręcznika i własnych akcesoriów higienicznych. Nigdy nie chodź bosą na basenach, saunach, łaźniach. Unikaj wypożyczania obuwia, np. butów narciarskich, rolek, łyżew. Przyjmuj probiotyki w przypadku długotrwałej kuracji antybiotykami. Dokładnie myj stopy, fałdy skórne i pamiętaj o precyzyjnym osuszaniu skóry w tych okolicach. Noś bieliznę i ubrania wykonane z naturalnych materiałów. Pamiętaj, że grzyby chorobotwórcze rozwijają się w środowisku wilgotnym i ciepłym. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia!